witam was wszystkich bardzo serdecznie. Magiczna koszula jest, już mówicie na nią magiczna, a ja ją bardzo uwielbiam. Ona jest taka z takim meszkiem, że jak jest taki dzień chłodniejszy, nakładam ją po wierzchu i jest cieplutko. Uwielbiam tą koszulę, uwielbiam koszulę w kratę i w ogóle takie kolory, taki deseń. No jeszcze może być czerwono-biała krata, niebiesko-czerwona, takie właśnie kolorki lubię. Magiczna, magiczna. A ja tutaj podlewam te magiczne kwiaty, bo dzisiaj mamusia wraca. I wiecie co? Agnieszka się tylko ręką przywitała. I wiecie co? Ja się z wami założę, że pierwsze co, jak tylko wysiądzie z samochodu, to nie będzie wniesienie walizki. Jak się czujecie, tylko będzie tak. O mój biedny. Ojeju, tu wody brakuje. A temu liść usechł. O, ten jeszcze ujdzie. Będzie kontrola, inspekcja na wysokim poziomie. Także podlewam, żeby chociaż jak palec wsadzi, tak jak to się robi test białej rękawiczki, kurz, a mamusia zrobi test palca na suchość, chociaż to przejdę. Dzisiaj odcinek będzie o pomidorach, o obrywaniu liści, o wilkach, o sadzeniu wilków, takich trochę ciekawostek, jak to dobrze zrobić, na co zwrócić uwagę. Ale zobaczcie, słoneczniki mi już rozkwitają. To są te, które były posiane tutaj w zeszłym roku, ozdobne, i one się wysiały. Myśmy ich w tym roku nie wyrywali, bo one bardzo ładnie wyglądają. One tutaj będą długo kwitły i będą cieszyły nasze oko. Ale tutaj z tej strony jest mak. I to jest mak hodowlany. Już go pokazywałam w którymś odcinku, jak on kwitł. Zobaczcie, jaką już ma dużą makówkę. To się nazywa makówka, a jak go się później zetnie, to to wszystko będzie makucha. A tam jest mąż. A tam jest mąż. Razem z kurami. Na swoim miejscu. Kogut przy kurach. Na swoim miejscu. Tak. O, nawet kury gdaczą chyba są zadowolone z obecności męża w kurniku. A tutaj właśnie wracając do tematu, no i się rozproszyłam. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Zrób chwilę przerwy. Nie. Ach, ten mąż. Zawsze mnie rozkojarzy. On tam z kurami, ja tu o maku, a on o bardziej przyziemnych sprawach. Jak to mąż? A wracając do tematu, to jest główka maku, makówka, i później jak ona wysuszy się, moja babcia zawsze ścinała, a właściwie później ja, bo babcia mnie uczyła i to już było moje zadanie, jak się obcinało na takiej wysokości, czy takiej, zależy jak one dosychały, to takie coś nazywało się po wyschnięciu makuchą. I tutaj pod tą czapeczką, między tą makówką, a tutaj tą czapeczką, jak zacznie to wszystko dojrzewać, będą się robić dziurki i naturalnie wtedy ten mak się wysypuje, ale jego trzeba zerwać w odpowiednim momencie, żeby właśnie się nie wysypał, żeby się ptaki do niego nie dobrały, bo z tego co ja pamiętam, bardzo ptaki się dobierały do ziarenek maku. I ścinaliśmy to nożem, on bardzo łatwo się obłamywał, bo już był taki na pół wyschnięty, to też się zbiera w odpowiedniej fazie, pokażę wam później. I nie można było obciąć całej rośliny od razu, bo zobaczcie, tutaj już jest makówka, która szybciej dojrzeje, te dopiero będą kwitły, tutaj jeszcze wychodzi, także on kwitnie, dojrzewa w różnym czasie i tutaj trzeba było chodzić co chwilę, co kilka dni obcinać te, które już były gotowe do takiego obcięcia. Ciekawy temat. Na przyszły rok będę siała mak. Maku jako tako nie można u nas samoistnie uprawiać, ale jeżeli zgłosi się do gminy, to na własne potrzeby można, bo ja też już się pytałam u nas w gminie i nie ma żadnego problemu z otrzymaniem pozwolenia na uprawę maku tylko na własne potrzeby. Kury gdaczą,
To chyba Edziu się tam dobrze spisał w kurniku, jak one gdaczą. Będzie dużo jajek. Smatry imienia w głaza, tak jak ja tobie smatry. Aj, Boże, Boże, ty się kurczę doigram. Ja się doigram, wiem. Idziemy tam na ogród. A na ogrodzie wszystko rośnie. Ostatnie noce mieliśmy tutaj tak zimne, że bałam się, że to pomarznie. No nie pomarzły, ale liście ucierpiały. Tutaj jest ten bidulek, któremu przy podnoszeniu donicy wyrwałam korzenie. No on choruje. Myślałam, tak go tutaj położyłam, że coś z niego będzie, ma owocki. Tutaj te chore liście poobrywam, ale o chorobach to będzie kolejny odcinek. Dzisiaj zrywam pierwszego pomidorka. Kalie zaczynają mi tutaj kwitnąć. Część mam koło domu, a te zostaną już tutaj chyba na ogrodzie sobie na stałe. I lilie, królowe kwiatów, jedne z królowych, bo królową kwiatów jest róża. Ale dla mnie tak naprawdę wszystkie są królowymi kwiatów, bo każdy ma swój urok, ma swój wdzięk. Ale lilia to jest lilia, no one pachną pięknie, lubię zapach lilii. A tutaj przechodzimy dzisiaj do tematu liści pomidorów. Obrywać czy nie obrywać? Jak je obrywać? Na co zwrócić uwagę, aby nie narazić plonu na szwank? Przede wszystkim pytanie odnośnie wilków. Co z wilkami? Patrząc na liście, można przewidzieć stan pomidora, co go boli, co jemu dolega, co jemu zastosować, co jemu brakuje. Ale tutaj o tym będzie następny odcinek, bo dzisiaj to by trwał chyba z godzinę, bo to jest bardzo szeroki odcinek. Na pewno będzie jeszcze o chorobach, jak rozpoznać choroby, na co zwrócić uwagę, tak dosyć szybciutko, żeby zapobiec bardzo groźnym chorobom i utratom pomidora. Ale to będzie w odcinku już następnym. A pierwsze pytanie, które dzisiaj tutaj odpowiem, czy usuwać liście i po co? Tak, jak najbardziej liście usuwamy z tego względu, że liście, tak samo jak i owoce, pobierają składniki pokarmowe. I jeżeli roślina jest dobrze dokarmiona, jeżeli ma dużo azotu w postaci gnojówki, chociażby nawet z pokrzywy, bonatu czy innych gnojówek, które dostarczamy, czy też obornika, to on będzie bardzo rósł w liście. I tutaj też gnojówki azotowe trzeba ograniczać, dostarczać innych gnojówek potasowych, magnezowych, wapniowych, czy chociażby nawet fosforowych, bo roślinie tego jest dużo, naprawdę potrzeba do prawidłowego wzrostu i rozwoju, żeby pięknie kwitły, żeby pięknie owocowały. I teraz najpierw usuwa się liście wszystkie od dołu do pierwszego grona. Te liście usuwamy, wilki, liście, i to zaczynamy usuwanie już jak wysadzimy je na miejsce stałe z doniczek, na pola, czy chociażby do szklarni, czy do donic. Te liście się usuwa i tak jak tutaj, zobaczcie, te wilki, wszystko już jest też do pousuwania, obrywamy to i teraz tak, są różne odmiany pomidorów. Niektóre bardzo ciężko liście się obłamują, że jak je złamiemy, to ciągnie nam się taka skórka oberwana. Tutaj tego należy unikać, bo pomidor zostaje uszkodzony, tak jakby skaleczony i wtedy on będzie narażony na wpływ bakterii do łodygi, a co za tym idzie i na liście. Ale są krzaki, że o, wystarczy tylko pyk do góry i on bardzo ładnie się łamie, odskakuje bez, zobaczcie, narażenia tutaj na uszkodzenie skórki. Ten pomidor właśnie łatwo się tutaj obłamuje i to jest jego wielką zaletą. I teraz jak usuniemy tutaj wszystkie z dołu, musi zostać jeden liść pod pierwszym gronem, z tego względu, że on jest tak jakby transportowy, transportuje pokarm. I teraz przerzedzamy je tutaj, bo też są pytania, dobrze, jak oberwiemy te od dołu, czy obrywamy później dalej liście?
Tak, z tego względu, że jak jest ich dużo, one pobierają pokarm, pobierają składniki, mniej dostaje się wyższym piętrom owoców i te owoce będą zdecydowanie mniejsze, skromniejsze, mogą nawet kwiaty opadać z głodu po prostu. A druga sprawa bardzo istotna jest taka, że te liście, jeżeli jest ich gęsto, jeżeli pomidory są w gruncie na zewnątrz, padają deszcze, to one gorzej wysychają. Jezu. Jak ja się wystraszyłam tego szorowania tutaj, a tu tylko Agnieszka tackę przesunęła. Ale właśnie tutaj to jest istotne, bo jeżeli te deszcze padają, one są mokre. Utrzymująca się wilgoć na liściach powoduje rozrost chorób grzybowych i różnego rodzaju patogenów groźnych dla pomidora. A jeżeli będą one usunięte, będzie lepsza wentylacja. Tutaj są rzadko, ale mimo to ja zaraz będę je tutaj też obrywać, bo to jest wskazane. To jest naprawdę wskazane zwłaszcza na zewnątrz, żeby one przesychały. Druga sprawa, jeżeli oberwiemy liście, pomidory zdecydowanie szybciej dojrzewają, bo mają dostęp słońca z każdej strony. I teraz też odpowiem jeszcze tutaj na temat, bo jest dużo zapytań, dlaczego pomidory nie dojrzewają na krzakach. Przyczyn dojrzewania, niedojrzewania pomidorów może być naprawdę bardzo dużo. Brak słońca, zachmurzenie duże, opady deszczów, to nie sprzyja. Niestety pogodę mamy taką, jaką mamy i te owoce będą dojrzewały dłużej. Zimno utrzymujące się, zwłaszcza w nocy, bardzo negatywnie wpływa na dojrzewanie pomidorów. No i właśnie ten burz z liści. To są takie główne przyczyny słabego dojrzewania pomidorów. A też zauważyłam na przestrzeni lat z babcią, jak sadziłyśmy, miałyśmy taki tunel foliowy i jak sadziłyśmy pomidory w tunelu foliowym i przy nich ogórki, to pomidory jakoś słabiej dojrzewały, mniej się te owoce wiązały i jakoś takie no, nasze obserwacje, że jednak ogórek przy pomidorze chyba nie służy. Fakt, krzak jest piękny i ogórka i pomidora, ale owoce dojrzewają później, wiążą się kiepsko i ta roślina ogólnie, jeżeli idzie o owoc, o kwiatostan, jest taka no marna, marnie się to wszystko rozwija. Nigdy nie sadzę ogórka przy pomidorach albo ogórków z pomidorem w jednej szklarni. Są osoby, którym się sprawdza, bo wiem, że sadzą razem, ale mi to się nie sprawdzało i nie sadzę ogórków z pomidorami. Wracając teraz do usuwania tutaj liści w dalszej części krzaka, jak już tam na dole je ogołocimy, tutaj zwracamy uwagę na grona. Jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj, bo to jest drugi pęd, tutaj jest grono, pod nim jest liść i teraz tu jest kolejne grono, jest liść i tu jest pośrodku liść. Jego można wyeliminować. Ważne jest, aby pod gronem został liść karmiący. To się nazywa tak zwany karmiący. Tu jest co prawda wilk i teraz ktoś powie, bo jest wilk. Wilka usuwamy. Popatrzcie, jak one się ładnie wyłamują. Usuwamy i zostaje liść karmiący pod gronem, bo tutaj to wszystko idzie dalej. Pomidory ja swoje zawsze kształtuję na jeden bądź dwa pędy. W 90% są to napędy dwa. Więcej nie zostawiam. Są pomidory, które nie obrywam pędów. To są na przykład chociażby karłowe pomidory, wczesne typu Betalux, im nie usuwam żadnego pędu z tego względu, że raz, że one są karłowe, dwa, samokończące, czyli one same zakończają produkcję stożka wzrostu i jeżeli ja im opierniczę te pędy boczne, no to na tym pomidorze nie zostanie nic. Tutaj zostawiając dwa pędy narażamy się na straty plonu. Niestety, bo one wyrosną sobie do pewnego momentu, zakończają produkcję stożka wzrostu, zakończają produkowanie gron i zostajemy z 10 pomidorami na krzakach. 10 to już jest bogactwo, ale
z takich karłowych, samokończących nie usuwa się żadnych pędów, zostawia je samym sobie. To samo jest z pomidorami koktajlowymi. Są osoby, które wyprowadzają na dwa pędy, ale to jest strata plonu. Koktajlówkę można też zostawić, ile tylko sobie nie wytworzy, niech jest. Ja nawet jednego roku tak zrobiłam, że nie dałam palika temu pomidorowi. To był yellow pear shape, ta taka zielona gruszeczka. I na ziemi tak mi się rozrósł, chyba na 2 czy 3 metry. I on jak leżał, to wypuszczał korzonki i dalej produkował. Ja dosłownie, tutaj nie przesadzając, zbierałam wiadrami te pomidory z 2 krzaków. Miałam wtedy 2 krzaki, a zebrałam chyba coś około 50 litrów tych małych pomidorków. To był jeden taki megaśny rok, który właśnie dał mi taki plon. No i tutaj jeszcze, wracając do liści, bo mi się przypomniało, wiecie co, chyba muszę sobie zrobić kartkę i usiąść i punktować to, bo później mi się przypomina i to takie jest, wiecie. Obrywanie liści od dołu. Dlaczego zaczynamy od nich? Bo one często rosną bardzo duże, dotykają ziemi, a jeżeli dotykają ziemi przy podlewaniu, one są cały czas mokre, więc będą narażone na bardzo szybkie zachorowanie. No i tutaj trzeba je jak najprędzej zawsze wyeliminować. Także obrywanie liści zaczynamy już, tak jak mówiłam, od momentu wysadzenia na miejsce stałe i obrywamy je od dołu. A później, jak już się zaczną grona wiązać, przerzedzamy tutaj, tak jak mówiłam. I teraz kolejna sprawa, sprawa wilka. Jego można posadzić. Bardzo łatwo otrzyma się plon. O, turkucie! Szkodniki mi się tutaj pojawiły. A myślałam, że już ich nie mam. Tylko myślałam. I na myśleniu się skończyło. Takiego wilka można dawać do ukorzeniacza. Ja nigdy tego nie robiłam. Można moczyć w popiele, można moczyć w mączce bazaltowej, czy chociażby nawet w humusie takiego wilka oberwać, na 2-3 godziny go zamoczyć, żeby on tutaj ładnie wchłonął te składniki balsamujące, bo tak to no, nazwijmy, że tak to się nazywa, i on ładniej się przyjmie, nie będzie tak chorował. Ja tego nigdy nie robię. Po urwaniu zaraz od razu wsadzam go do ziemi, głęboko jak się tylko da w doniczce, dociskam mocno, naprawdę mocno dociskam i podleję go tutaj zaraz. I teraz nie zostawiam go na słońcu, nie zostawiam go w szklarni. Niosę go w miejsce chłodne, tak żeby on mi nie zdechł, bo jeżeli się zostawi go teraz na słońcu, czy w takim miejscu, gdzie ta temperatura będzie wysoka, niestety on liście będzie miał takie klapnięte, będzie mdlał, będzie po prostu chorował. No on jest oderwany od krzaka macierzystego, więc on przejdzie tutaj ten proces odstawienny i tą chorobę po sobie da poznać, taką aklimatyzacyjną w nowej doniczce. Dlatego warto jest gdzieś pod drzewkiem, w cieniu, gdzie on będzie miał chłodniej, bardziej komfortowo, no komfortowo, ile to można nazwać, przejdzie ten stres po przesadzeniu, po przeszczepieniu. I takie pomidory naprawdę będą, bo co roku z wilków robię. Jeżeli któryś krzak mi się naprawdę podoba, rośnie mi pięknie, czy ładnie się rozwija, nie widzę na nim chorób, jest genetycznie podobający mi się, już od strony właśnie takiej genetycznej, to po prostu zbieram sobie z niego wilki. I tutaj tych wilków też mam kilka. Wybiorę sobie, tego na przykład wezmę, bo jest ładny, prosty. Tutaj idzie ładnie stożek wzrostu, więc ten wilk też pójdzie. Ten dam mu szansę też. O, tutaj się gorzej odłamuje, widzicie? Zobaczcie, to jest to, o czym mówiłam. Tutaj już by odłamywała się skórka, ale próbuję w drugą stronę. Jednak nie idzie. I teraz co? Zobaczcie, tu trzeba to oderwać. Tak starać się, żeby nie pociągnąć tej skórki. Wiecie co, jeżeli też Wam się skórka pociągnie, możecie to zamazać zwykłym piaskiem. Coś takiego zrobić na mokro, posypać, żeby tutaj
ograniczyć skutki dopływu powietrza, wtedy on nie będzie tak chorował. Ale najlepiej sprawdza się na przykład humusem posmarować, czy nawet mączką bazaltową, żeby to zakleić. Tak, mężu. No tak się słuchałem, zwłaszcza w ten wykład o tej skórce, co trzeba z tą skórką zrobić, ten, że aż się zatrwożyłem. Tak? Zatrwożyłeś się. Ręce mi po prostu opadają. Aż mi łzy lecą. Proszę posać pomidorka. To będzie taki nasz wspólny pomidor. Jak to się sadzi? Drzewa przyjaźni, drzewa miłości. To my se posadzimy, kochanie, pomidora miłości. Chodź tutaj. Chodź tu. Proszę. Proszę. Już po miłości. Ja dam ziemię, a ty proszę ładnie tutaj posadź wilka. Będę nawet doniczkę trzymała. Tu. Wilka to ja mogę złapać. Tu. Ja trzymam. No nie, tu się robi. O, tak, dziurkę palcem. Dobra dziurka. Tak. Później, żeby nie było, że coś kurwa z paprałem tutaj. Jeżeli on nie przeżyje, to jest ten, co sadzisz ty. No co go tak jakoś po macoszemu? Dociśnij to tutaj. No to jest dociśnięte. No to... Ślicznie. No to ty to traktujesz tak, żeby teraz było na mnie, że to się uprzyjmie. Nie, ja właśnie chcę, żeby on rósł, proszę. I teraz go pielęgnuj. To ja. Jakieś genetyczne choroby się przyplączą. Tudzież galopujące suchoty i to. Zrobiłeś śród? Tak, zrobiłem. Aż łzy poleciały ze śródu. Chwila na przerwę. Na kawę najlepiej. Na reklamę. Najlepiej na kawę. Co, przyniosłeś już? Tyle pomidorów. No gdzie tyle? Podlej tutaj ładnie. Proszę. No ja nie wiem, czy to tak zrobię jak ty, ale... No to staraj się. O, ślicznie, pięknie. Ja nie wiem, co w tym pięknego, ale skoro tak mówisz... Ten to jest, którego ty sadziłeś. Bo on ma takiego dużego liścia. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Te pomidorki zostaną tutaj w cieniu. Pogoda jest taka pochmurna, więc nie ma upału, nie są narażone na słońce. One klapną, zaraz rozrobię drożdże, opryskam je drożdżami po to, aby je uodpornić na ten stres, bo jednak one przejdą stres, one tutaj klapną, będą troszeczkę chorowały. No, żeby je wzmocnić, po prostu wzmocnić. Podleję jeszcze je drożdżami, opryskam i będziemy czekać, aż mi się przyjmą. Dzień dobry! Kontrol! Inspekcja przyjechała. Tak, zaraz będę wszystko sprawdzać. To ja podejrzewam, że ty już te kwiatki obleciałaś. Jak? Pierwsze wrażenia? Żyją czy zginęły? Cześć. Jak? Was, ale nie mogę. No nie możesz, no bo jak nagrywasz, to jak? Ale jak ty wyglądana jest. No jaka opalona jeszcze bardziej. Wyglądana. Jak teraz, jak łóżeczka. Tu mam białe, a tu o. Bo babcia... Tylko paznokcie białe zostały. Bo jak babcia się wędziła, to się kołka trzymała i dlatego tu ma białe. Dziadziuś nie. Nie, nie obaliłaś. A co ty masz za szlaki indiańskie na czole? Od kapelusza. To teraz proszę kawkę. Dobrze, zaraz zrobię. Idziemy na kawkę. Mamusia przyjechała, jest zadowolona. To chyba pierwsza kontrol przebiegła pomyślnie. A już kontrolowałaś? Nie, bo dopiero mnie dam, bo przecież ja poszłam, patrzę, drzwi zamknięte. Mówię, idę zobaczę, gdzie klucz. Patrzę, jest. I tak sobie kwiatki patrzę. Twoje żyją. Moje żyją? Tak, idziemy. A resztę sprawdzę. Życzę wszystko. Wam wszystkiego najlepszego. Radości, uśmiechu. I nie wiem co, smacznej kawy. Do następnego.